Flora z Haty pustelnicy. Dzisiejszy odcinek będzie o serialu Black Mirror, czyli Czarne Lustro. Czarne Lustro jest to serial, który ja oglądałam sobie w wakacje i powiem wam, że dawno temu nie widziałam czegoś, co zrobiło na mnie takie piorunujące wrażenie. I Black Mirror jest to taki miniserial, czyli Czarne Lustro jest to taki miniserial brytyjski, który napisał Charlie Brooker. Scenariusz do niego napisał Charlie Brooker. 一。 Serialik, on sobie liczy tylko te cztery sezony i on opowiada o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą technologia, o wpływu technologii na nasze życie. Na nasze życie takie osobiste, mówi o tym, co się dzieje, kiedy podporządkowujemy nasze życie telewizji, różnym portalom społecznościowym, komórkom. Czasami, czasami pewne motywy, one się powtarzają, jednak mimo tego, wszystko jest w tym serialu świeże, nieprzewidywalne. Są momenty grozy, które w nas mogą wzbudzać obrzydzenie, niezrozumienie, konsternację, przerażenie, smutek. I ten serial opiera się na pomyśle na, na jakiejś refleksji, która jest bardzo gorzka odnośnie naszego współczesnego świata i tego, w jakim my negatywnym kierunku zmierzamy. On wskazuje na różne niebezpieczeństwa, z jakimi możemy, możemy się zetknąć, jeśli ta technologia, ona nie przestanie nad nami panować i na nas wpływać w taki sposób, w jaki wpływa, a według tego serialu wpływać może bardzo negatywnie. I o wątku buntu maszyn albo sztucznej inteligencji, no to przecież wie każdy, a jeżeli Coś na ten temat wiecie, no to lubicie takie klimaty, no to polubicie ten serial, ja wam to gwarantuję. Ja nie pamiętam szczerze żadnego serialu, który by tak zmienił moje podejście do otaczającego mnie świata. Za wyjątkiem może The Wire, prawo ulicy chyba tak to było tłumaczone na język polski no właśnie, czarnego lustra no to zmienił się mój. Pogląd odnośnie technologii, bo ja zawsze byłam taka pro technologia, pro, pro, pro dalej, dalej dalej, a kiedy zobaczyłam różne możliwe zagrożenia, jakie wynikają z rozwoju tej technologii, właśnie w tym serialu zaczęłam się głębiej zastanawiać i, i, i tak czuję, że się rozwinęłam, czuję, że wiem więcej, że mam większą świadomość. Zagrożeń, jakie technika za sobą niesie. Mnóstwo jest w tym serialu mrocznych historii, nieprzewidzialnych takich zdarzeń. Każdy odcinek jest inny, on nie jest ze sobą jakoś powiązany. Nie ma tutaj jednej spójnej fabuły, która często bywa bardzo pokręcona, i ona naprawdę ryje Beret. I, no i tak wiecie, oglądacie sobie ten odcinek, na przykład ten pierwszy z pierwszego sezonu z tą świnią słynny i myślicie sobie, boże, ten broker co ty masz w głowie, człowieku, że ty coś takiego napisałeś? Och, ale, no, naprawdę, naprawdę jest to ciekawy sposób widzenia rzeczywistości przez Brukera i to, to się wszystko klei i, i ma sens. Po prostu za tym stoi myśl, za tym stoi jakaś refleksja, to nie jest głupie, to nie jest jakieś takie płytkie, tylko to ma coś w sobie. Za tym stoi po prostu jakaś myśl, jakaś refleksja. No i wiecie, najgorsze to jest to, że kiedy wy sobie tak pomyślicie o tym całym scenariuszu, o, tych, o tym serialu, to sobie zaczynacie myśleć, że kurde, to mogłoby być możliwe. To mogłoby się wydarzyć. To jest takie przerażające, to jest coś, co naprawdę rije Beret, bo kiedy ja obejrzałam jeden z tych odcinków, nawet ten pierwszy, ja byłam tak zniesmaczona, tak zabrzydzona tym, co zobaczyłam, i miałam takie wrażenie, ale ty, no może czasami rzeczywiście tak jest, że premierzy czy prezydenci otrzymują takie propozycje, takie, takie żądania. A skąd wiemy, że nie, słuchajcie. Jakie są moje ulubione odcinki? W ogóle wszystkich sezonów y, wyszło cztery, z tego co pamiętam, i jeżeli się nie mylę. I one są bardzo krótkie. To znaczy, niewiele jest w sezonach odcinków, bo mamy sezon pierwszy, no mamy trzy odcinki. W sezonie drugim mamy ich cztery, w trzecim yy, sześć, no i w czwartym, według filmu Weba, no to mamy sześć odcinków. Więc te odcinki, one naprawdę nie jest ich dużo i one nie są jakieś takie bardzo często yy, jak gdyby się pojawiające. Nie wiem, czy powiedziałam sensownie, no ale dobra, do rzeczy, jakie są moje ulubione. Odcinki. Jednym z moich ulubionych odcinków, zacząwszy od pierwszego sezonu, to jest The Entire History of You o małżeństwie, które sobie może oglądać własne wspomnienia w telewizji z życia swojego i to oddziałuje w pewien sposób na ich życie. Możecie sobie to obejrzeć. Kolejny odcinek mój ulubiony, jeden z moich ulubionych to Be Right Back o gościowie, która sobie rozmawia za trapą jej zmarłego męża za pomocą technologii, czyli facet yy, kojtną, no a pani się z tym nie godzi, no i jak gdyby wskrzesza tego człowieka, no i z nim nadal rozmawia, bo nie może się z nim rozstać. Kolejny odcinek, nose, nose Dive, No ten odcinek mówi o technologii, a, a technologia więzi społecznej. Ja bym to tak zaklasyfikowała ten odcinek. Kolejny odcinek, którym, było, którym był, jest odcinek specjalny, który mówi o takim wiecznym życiu, powiedzmy to cyfrowym, gdybyśmy takie posiadali, odcinek White Christmas. I to jest przerażające, to pokazuje, jak bardzo zawsze osoby wierzące w różne religie, one by chciały żyć wiecznie. Słuchajcie, powiem Wam, że po tym odcinku jeszcze bardziej utwierdzam się w tym, że ja nie chcę żyć wiecznie. Nie chcę. Nie chcę żyć wiecznie. Ja chcę umrzeć i mieć spokój. Nie chcę innego życia. Yy, I ten odcinek, on to fajnie, jak gdyby, wpisuje się w ten mój pogląd, że ja nie chcę żyć wiecznie. Yy, kolejny mój, mój ulubiony odcinek, to jest odcinek San Junipero i piszemy. On, och, o, jest mi bardzo bliski ten odcinek. Naprawdę, naprawdę, naprawdę bliski. On mówi o uczuciach, a technologii, Klimat tego odcinka jest naprawdę odmienny od wszelkich innych odcinków, które wyszły. No i macie taki klimat, wiecie, lat 80., no coś super. I, i sam ten pomysł, i, i, i ta. i kurczę, nie, naprawdę jest, jest mi to bliskie, I, i takie, no, moje, moje, bardzo florowe. Kolejny odcinek USS Callister. On, ten odcinek czerpie dużo ze Star Trek'a i nawiązuje odrobinę do White Christmas. A jeśli lubicie Star Trek'a i lubicie motyw z tym życiem cyfrowym, powielaniem waszego, waszych myśli i, i waszego mózgu, jak gdyby waszego życia, DNA i generalnie, no to słuchajcie, może się wam to spodobać. Kolejny odcinek już przedostatni, bo ja widzicie, ile tych odcinków wymieniam. Tych odcinków nie było dużo, a ja prawie wszystkie odcinki lubię, słuchajcie, nie ma takiego odcinka, którego ja bym nie lubiła. Kolejny odcinek Archangel, on opowiada o technologii i nadopiekuńczej matce, która chce, jak gdyby zawsze sprawować pieczę nad swoją córką i mieć poczucie, że ona jest bezpieczna. Także to był bardzo ciekawy odcinek, który mną też jakoś tak poruszył i Ruszył mną bardzo, tak konkretnie. No i wiele pytań we mnie wzbudził, i jak gdyby też odpowiedziałam sobie na te pytania właśnie dzięki temu serialowi. Zainspirowałam się nim bardzo i, i polecam. I mój ostatni odcinek, który ja bardzo lubię, to jest odcinek Hang the DJ. Jest to taka romantyczna historia w tle, gdzie jest taka pani z panem, no i jak słuchajcie, wpływa technologia na ich relacje. Romantyczne, jak wyglądać będą, będzie wiązanie się ludzi za pomocą technologii. No mamy w tej chwili erę Tinderów, różnych aplikacji randkowych i, i Facebooki, więc, no, ten trend został troszeczkę posunięty do przodu i, i konkretnie dobrze omówiony. Jakie są moje ulubione odcinki? gdybym miała typować trzy moje ulubione odcinki, te trójce świętą, to powiedziałabym, że wymieniłabym. Na pierwszym miejscu Sandjini Perl, bo po prostu jest ten odcinek mi taki najbliższy i najbardziej potrafię się z nim tak jakoś zidentyfikować i, i zrozumieć go emocjonalnie i rozumowo. Kolejny odcinek Hang the DJ, no bo przecież ja jestem romantyczką, no to słuchajcie, no to, 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 jest, to jest mój klimat. No i kolejny odcinek Archangel, bo relacje i rodzina są dla mnie jakoś takie powiązane bardzo i ja. No, nie wyobrażam sobie, jak gdyby, dlaczego miałabym tego nie wybrać. Także te trzy odcinki moje to są moje, fa moje, naprawdę ulubione odcinki, epizody, no i ja, jak gdyby to, to bardzo tak Wam serwuję i zachęcam, żebyście obejrzeli, no, przynajmniej te trzy, bo te trzy naprawdę są ciekawe dla mnie. Dobrze, i słuchajcie, i tyle by było odnośnie tego serialu, który tak naprawdę jest takim technoamerykańskim, technologicznym horrorem. O, o bardzo takim smutnym yy, wydźwięku, którym zadaje pytanie, quo w świecie, jeżeli będziemy szli w tym kierunku nadal, no to może nas to spotkać, co spotkało te postacie w serialu. Także coś za tym serialem stoi, nie jest to może majstersztyk, jeśli chodzi o realizację, bo no, wiadomo, serial nigdy nie będzie miał takich funduszy, jakie to mają wielkie filmy i nie ma nigdy co porównywać jakiegoś serialu do filmu, ale naprawdę za tym serialem coś stoi, stoi za nim jakaś myśl, jakaś refleksja, to nie jest głupie, komercyjne i takie, to nie jest taka papka, to nie jest coś, co jest, mówię, jakieś niepotrzebny, bo wydaje mi się, że to akurat ten serial jest bardzo potrzebny i ja wydaje mi się, że niedługo do niego wrócę. W tej chwili, słuchajcie, oglądam Twin Peaksa, jestem na, na którym? W połowie pierwszego sezonu, bo no wiem, wstyd się przyznać, nigdy tego serialu nie obejrzałam jakoś tak do końca, próbowałam, pamiętam, kiedyś go oglądać i on mi się nie spodobał, a teraz sobie do niego wracam i odkrywam powoli klimat linczowski po raz kolejny i, i, i naprawdę mi się nawet podoba, więc ten odcinek, więc serial, serial Twin Peaks. Może kiedyś coś na ten temat nagram, bo mi się bardzo podoba. I oglądam jeszcze również w przerwach moich małych, niewielkich, co ja oglądam? Ach, latający cyrk Monty Phytona. Lubię ten humor i fajnie mi się ogląda niektóre ich skecze, więc też polecam, jeśli chcecie się pośmiać, to oglądajcie. Dobra, tyle klasyki, klasyki, słuchajcie, klasyki są, są świetne, są nieprzemijające. Dobra, trzymajcie się u danego tygodnia, wszystkich pozdrawiam, bo jesteście super, jesteście fajnymi ludźmi, trzymajcie się, hej!